Michał Piruk staje w obronie Anii Rubik, nie zajdzie tak daleko jak ona. Mimo że finał Top Model już dawno za nami, nadal mówi się wiele o ostrych słowach Anii Rubik. Światowej sławy modelka bez pardonu skrytykowała predyspozycję zwyciężczyni programu, mówiąc, że Klaudia Nieścior na modelkę się nie nadaje. Fakt postanowił zapytać Michała Pirugę, co myśli o słowach Rubik. Jak się okazuje, on także nie pozostawia suchej nitki na uczestnikach. Podczas finału Ania Rubik skomentowała predyspozycję zwyciężczyni 11 edycji show w dość krytyczny sposób. Muszę być brutalnie szczera. Widzę ciebie jako influencerkę, jako aktorkę, jako osobę, która pracuje w telewizji, ale w modelingu kariery nie zrobisz, usłyszeliśmy podczas odcinka na żywo. Michał Piruk, zapytany o to, czy zgadza się ze słowami Rubik, odpowiedział, że nie chce kwestionować to, co mówi popularna modelka. Ania mówi trochę z perspektywy ikony modelingu światowego. I tam, gdzie jest, to wydaje mi się, że nikt ze wszystkich sezonów Top Model nie zajdzie tam, gdzie Ania, więc tutaj ona ma 100% racji. Skomentował Piruk i dodał, że aby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest Rubik, należałoby karierę zacząć już w wieku 13 lat i poświęcić się jej w 100%. Klaudia Nieścior, Top Model wypunktowana przez Anię Rubik. Zdaniem gwiazdy, Klaudia modelką nie zostanie, bo Michał Piruk nie ma wątpliwości. Uważa, że Klaudia nie znajdzie się w gronie najlepszych modelek na świecie, ale wierzy w to, że spełni się na innej płaszczyźnie. Ania Rubik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek, która jest marką. Nie dlatego, że łazi i gada głupoty, tylko naprawdę zapracowała na wszystko. I pewnie w tamtym panteonie najlepszych modelek Klaudia nie ma miejsca. Ale rynek się już tak zmienia, że jest tyle płaszczyzn, w których się spełniamy modelingowo, fotomodelingowo, influencersko. Skomentował Piruk i stwierdził, że to, co powiedziała Ania, jest prawdą. Dodał jednak otuchy zwyciężczyni 11 edycji Top Model, twierdząc, że jeśli będzie chciała zawalczyć i choć na chwilę wstawić nogę do panteonu najlepszych modelek, to niech walczy i próbuje swoich sił. Choć jak sam przyznał, będzie to bardzo trudne. Zwyciężczyni Top Model usłyszała od Anii Rubik przykre słowa. Jak na nie zareagowała? Zapytaliśmy, wideo. Ostre słowa Anii Rubik na finale Top Model rozpętały burzę w sieci. Klaudia Edursi mówi nam, wiem, czym się kierowała, wideo.